Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj już właściwie pod koniec istnienia Worlda, dzisiaj jest 5 czerwca, więc już naprawdę niedużo tego czasu zostało, chyba do 14 lipca, z tego co dobrze pamiętam. I pojawia się sporo nowych rzeczy w grze do kupienia za kasę z gry. Zajrzyjmy sobie, osoby, które może nie chcą uruchamiać albo instalować gry ponownie, mogą sobie zobaczyć, co właściwie się w niej pojawiło, być może są ciekawe, a nie chcą po prostu jej zainstalować, bo może nie widzą sensu w tym. I się nie dziwię w sumie, no bo co tu robić. Sprzedam kilka samochodów. Jest pakiet platynowy za 75 IGC. Sprzedam kilka aut. Nawet nie będę z nich wyciągał, nie wiem, części. Mam tak dużo samochodów, że naprawdę nie wiem, co tu sprzedamy. Boże, ten CCX. Idziemy. Idziemy od razu do dealera, sprzedajemy. Wiem, że mógłbym właściwie dużo więcej kasy zyskać za to, że nie wiem, posprzedaję sobie te samochody. Właściwie sprzedając ich części jeszcze, tak? Ale wiecie co? Kogo to obchodzi? Mam 181 samochodów do sprzedania i nie chce mi się nawet zaglądać do nich, żeby, wiecie, bawić się z tymi częściami. No, tego nawet, kurde, nie, BMW nie sprzedaje nic na naszą, co za różnica. Tego gnoja muszę sprzedać. Z masakra w ogóle, jak można taki samochód mieć w garażu. Będę miał kilka naprawdę samochodów, które lubię, o, może tak. Nissana, już mam Nismo, to mi niepotrzebny, ten sam model. Sorry, że tak troszeczkę posprzedaję tutaj. Przy okazji będzie taki film, który może, nie wiem, graczom początkującym w Need for Speed World da pewne wskazówki co do tego, jak można zarobić sporo hajsu w krótkim czasie. Więc korzystajcie z poradnika, warto się dowiedzieć. Nie no, śmieję się teraz oczywiście. Sprzedaję te wozy, które, nie wiem, w jakimś tam stopniu szpeciły mój garaż, ale też miałem je dlatego, że po prostu chciałem je przetestować dla Was. Nie wiem, co tu jeszcze by wywalić. Na razie trafiam na same fajne auta. O, ten by mógł wywalić. Znaczy, to ja ogólnie bardzo lubię 370 wersję Roadster głównie, ale no, kurde, pomalowałem fatalnie i... Bo mało brakowało, żebym nie wywalił. 240SX Dragger. O nie, to nie jest twoja liga, man. Ty nie nadajesz się Dragstera. Dobra, chodźmy sobie jeszcze coś sprzedać. Weźmy tego gnoja. I mam już w sumie 2 miliony prawie. Na koniec wypadało sprzedać Bugatti Veyrona, no bo po co? Weźmy sobie jeszcze... Co tu jest takiego? To powinno być sortowane według najdroższego auta, żeby można było sprzedać. Tego gnoja mogę sprzedać. W ogóle pakiety z samochodami są chyba też za IGC. Boże, jak mogłem to kupić? Wyjazd. Hammer H1 Alpha. Patrzę, zaraz znowu go wylosuję. O ile będzie ten pakiet jeszcze dostępny. Tego gnoja wywalę. M6. Co tu jeszcze mamy takiego? Kurde, muszę cały czas scrollować. Nie, weźmy klasę S. O, będzie najszybciej. Z klasy S chyba nic nie chcę wywalić, bo są naprawdę fajne samochody. Chyba, że jest coś takiego szpetnego. Nie. Ale z klasy A na pewno będzie. My God. Ford Interceptor. Grałem nim troszeczkę. Naprawdę fajne auto. Fajne auto. Tylko nie wiem, w czym fajne. Chyba mocne nitro ma. Teraz się nim przejdziemy. Już nawet zapomniałem, moi drodzy. CCX zostawiamy. Elitarnego CCX-a wywaliłem. Totalna lipa, moim zdaniem. Od początku mi się nie podobał. I zresztą słaby był od samego początku. Alfa? Wyjazd. Fatalnie się prowadzisz. Mam cię w dupie. Dobra. Jeszcze sprzedamy jeden samochód. Dosłownie jeden. O cię proszę, wyjazd. Gnoju jeden. Wylosowałem go. W jednym pakiecie kupiłem za boosty. Dobra, no i chodźmy sobie obczaić teraz te pakiety kart. Pakiet platynowy. Zobaczmy, co nam wypadnie. No, mam nadzieję, że coś wypadnie ciekawego. Części. Ogólnie przysyłacie na moją ludzką grupę sporo zdjęć z samochodami. Nie z samochodami. No tak, samochodami, które są stunigowane jakimiś częściami elitarnymi. Czyli jeszcze lepsze są części pięciogwiazdkowe, które mają na jednym stacie nawet 22%. Ja jestem ciekawy, jak to wpływa na w ogóle samochody. Bo te części ultra. No.
można wykoksić już nimi samochody konkretnie, a te części elitarne, to ja nie wiem, czy wozy w ogóle latają, czy co robią. Jak macie jakieś, jak spotykaliście już jakieś takie samochody gdzieś tutaj w grze, i to oczywiście przesyłajcie screen na ludzką grupę, tam wszyscy je komentujemy i no, staramy się jakby dojść do tego, skąd to się bierze, skąd te części są właściwie. No dobra, tutaj mamy co jeszcze, pakiet złoty, to nas nie interesuje. Co to jest? Ej, what the fuck? Co to jest? Elitarny pakiet tuningu do ładowania. Co to? Pierwsze to, zobaczmy. Słuchajcie, części elitarne, no to już, to już wiemy skąd się biorą. Kupujemy ten pakiet, który jest jeszcze tańszy od pakietu z częściami Ultra. Zaraz sobie wykoksimy tutaj może jakieś części. Chociaż tutaj są tylko do ładowania, tak? Zaraz zobaczymy, czy gdzieś dalej są. O, proszę bardzo. Elitarne jakieś do ładowania, no masakra. Zaraz ogarniemy, jakie staty można wykręcić właśnie tymi częściami. No kurde, tam były części po 22%. Ale zobaczcie, jak się wszystko wyjaśnię podczas nagrania. Niesamowite, niesamowite. Dobra, mamy już trochę tych części elitarnych. Chodźmy zobaczyć, czy jest tu, o proszę, hamulców. Wow, są nawet konkretnie sprecyzowane te pakiety pod konkretne części, więc będzie można tutaj naprawdę fajnie wykoksić te samochody, albo jakiś jeden samochód. Ja mam tyle tych samochodów, że mogę sobie ich nasprzedawać ile wlezie. Co teraz? Hamulc, oh my god. 16% to nie jest zbyt dużo, losujemy dalej. Musi być Z22. Elitarny pakiet, no proszę. Ciekawe, kiedy je tak na marginesie chcieli wprowadzić do Worda. To miała być chyba, nie wiem, planowana jako ostatnia ciekawostka, albo ostatnie coś dodane do gry. Chociaż i tak jestem zdziwiony, że nie został zapowiedziany BMW E46 GTR, ten z Most Wanted'a. No powinien się pojawić bez kitu, skoro i tak już końcówka gry, nie wiem, jakośkolwiek się postarać, nawet wbić się na Hama, albo podmienić za inny samochód po prostu tą BMW-kę i żeby każdy miał mógł sobie przetestować, jak to jeździ. Pamiętam kiedyś jakiś filmik był na YouTubie i tam gościu właśnie jeździł tą BMW-ką. I tam były staty, gdzieś 800 coś miała ta BMW. Jak na tamte czasy to było wow, w ogóle mózg wybuchał. Teraz to staty są też imponujące, no ale nie wiadomo, o, no patrzcie jakie same części. Ja pierdzielę, profesjonalna i elitarna, ale słabe te elitarne mi wypadają teraz. Takie robimy losowanie dosłownie tych kart teraz, no. Zaraz zobaczymy. Muszę jakąś taką naprawdę lepszą wykoksić tu. 16%. To jeszcze jest słabo. Musimy wytrzaskać jakąś, co ma 22%. Albo pójdziemy losować dalej te części. Nie wiem, jakie tu mi jeszcze zostały. Tu mamy ultra, słabizna. Dobra. Idziemy inne pakiety ogarnąć. Kurde. Tyle już nakupowałem tych pakietów, a jeszcze tyle kasy mam. O proszę. Pakiet z samochodami i nagrodami. Zobaczmy. Chociaż wątpię, żeby mi tu coś fajnego wypadło. Pewnie jakieś gówno. No ale zobaczmy. Może został jakoś ten, nie wiem, mnożnik albo coś podkręcone, że lepsze części wypadają. Cholera wie. Raven. Dopiero go sprzedałem. Nie, tego nie sprzedałem. Ravena nie sprzedałem. Ej, i co? Tylko tyle? Tu mamy jedną hamulce, tak. Części tuningowe. Doładowanie i tylko tyle. Tak jakby. No dobra, no to kurde, ale to dziwne, bo tam widziałem, że nawet silniki są już i przekładnie te elitarne, więc ja nie wiem, czy te pakiety po prostu będą później odblokowywane jakoś, czy jak? W każdym razie i tak zajebiście, że pojawiły się części elitarne. Pierwszy raz będę mógł do jakiegokolwiek samochodu włożyć sobie część elitarną, to jest zajebioza. No ciekawy jestem, ile by tak normalnie kosztowały za boosty, no bo oczywiście by za tyle były udostępnione. Te części ile by kosztowały, no to by była pewnie masakra. 9,9. To jest dobrze czy niedobrze? Nie pamiętam już, jakie te części miały staty. Ale to są w ogóle części elitarne, ale to są ulepszone. One nie są sportowe, przynajmniej te, które do tej pory wylosowałem. One są ulepszone, to są najgorsze z elitarnych części, jakie można mieć chyba.
części Ultra ładne lecą, ale zobaczcie, Turbo znowu mi się ulepszone tylko wylosowało, więc trochę lipa, trochę lipa. No ale mimo wszystko i tak fajnie, no nie, że możemy mieć jakieś nowe itemy. No właśnie ja dlatego chciałem troszeczkę tutaj zajrzeć do Worda, zobaczyć co tu można zrobić. O proszę, tu już mamy tuningowane doładowanie, 12-16, to jest naprawdę bardzo fajne doładowanie. I ja mam tu jakiś samochód, który chciałbym sobie właśnie ulepszyć tymi częściami i zrobić z niego jakiegoś koksa. Któryś był taki, którego chciałem podnieść. I nie wiem, czy to nie był właśnie ten Mitsubishi Eclipse, ale nie elitarny, tylko ten wcześniejszy. Dobra, dobra. W takim razie nie wiem, weźmy sobie w ogóle na moją grupę ludzkową na Facebooku. Jeśli chcecie, to dołączajcie. Ktoś wrzucił fotkę Sylwii w klasie A. Ktoś to podniósł. Sylwię do klasy A. Dobra, weźmy sobie, nie wiem, Mitsubishi. Mitsubishi. Gdzie ty jesteś, Mitsubishi? Jesteś Mitsubishi. No ja mam tutaj zrobionego go na klasę C. Do klasy A właściwie nie ma po co podnosić tak naprawdę. Ha, a weźmy sobie klasę S. Zobaczmy, co ja tu mam w klasie S. Co mógłbym zrobić z tej klasy S? Może bym Carrera GT tutaj przykoksił trochę, co? Albo CCXR-a? Który samochód wybrać? Nie mam pojęcia. Cinque to nie. Bugatti Veyron? Fajnie jest ogólnie na tych częściach, jak się nim śmiga, więc niech sobie zostanie. Agera, Reventon, a ja bym bossa może. O właśnie, Marussia B2. Tutaj mi brakowało części. Znaczy, ja już mam ją zrobione prawie na full ultra. Znaczy, jest na full ultra, tylko nie wszystkie te części ultra są tuningowane. I teraz mam części, proszę was, elitarne. Silnik ultra, chyba mam nawet lepszy tutaj. Nie, to jest... To jest, moi drodzy, gorszy. Ładujemy go. Niewiele się te staty podniosły, ale się podniosły. Dobra, oh my god, zobaczcie. Elitarne doładowanie. No czemu tak się dziwnie posegregowały? Zobaczcie. Nie? Weźmy sobie to. Ja pierdziele, ole masakro. Dobra. To jest ultra. Tu też mam ultra. 15, nie, dobra, zostawiamy takie, jakie jest. Przekładnia. To jest... co? Nie, to jest zawieszenie. Czemu mi tutaj... Aha. No dobra, dajmy to. Nic się nie zmieniło. Cofnij. Znaczy, coś tam się zmieniło, tylko średnia się nie podniosła. Ale mamy hamulce. I hamulce są... gorsze! Ale nie. Dobra, jest 16. Bo niby te są lepsze. Ale nic się nie stało. No dobra, ale dajmy elitarny, żeby poszpanować. I opony. Opony. Yeah. Dobra. Zobaczcie, że prowadzenie mi tu nie podskoczyło. Prędkość maksymalna 12 i przyspieszenie o 6 punktów wyżej. Więc to nie jest wcale taki super lepszy tuning. Zobaczmy, jakie samochody są... samochody. Wyścigi są dostępne teraz do jazdy. Proszę bardzo, jest Park Bondar, jest świetny tor na ten samochód, przynajmniej ja bardzo lubię. O, nie działa mi pad, ale dziwnie. Będę jechał na klawiaturze, what the fuck, czemu mi nie działa pad? Co się stało? W ogóle ostatnio moja myszka jest wykrywana jako kierownica w grach. What the fuck? W niektórych i chyba w Wordzie też przez to. Będę grał na kierownicy, będzie fajnie. Zobaczymy, jak mi pójdzie, chociaż ja Marussią właśnie wolę grać na padzie, bo jest... No troszeczkę trudna, czy trudna? Nie, właśnie fajna jest w prowadzeniu. Tylko trzeba nią dokładnie jeździć, omijać trafiki i takie tam. A ten koleś, zobaczmy jakie ma tu części. No też ma jakieś tylko krzą, oh my god, zobaczcie. Ja pierdziele. Chyba ci ludzie po prostu wydropili te zajebiste części z pakietu. Tych wiecie, doładowania, niedoładowania, silniki i takie inne, to... no... z tych pakietów, gdzie są przykład doładowania. O! Wydrupili sobie. Nie da mu się! Ani trochę. Co? W tym miejscu nitro? Koleś, wystraszyłeś mnie. Zobaczcie, jaki wariat. Yo! Na razie, man. Kurde.
Nie ma znaczenia, tutaj tak samo się gra chyba na kierownicy, jak i na padzie. Nie no, na padzie jest wygodniej. Można się oprzeć dobrze na, nie wiem, fotel, krzesło, nie wiem, na czym tam gracie. Na czym siedzicie, gdy gracie. Ja wiem, ciężko mi wyczuć właśnie teraz, czy ta Marysia jest lepsza. Na pewno nieznacznie. Czy lepiej przyspiesza? Niby 6 punktów lepiej. Ale nie jest to jakiś wielki... Oh my god. Wielki impet. Aj! No dobra, lepiej skręca. Tak mi się wydaje. Ale to są naprawdę różnice... ciężko nawet wyczuwalne, wiecie? Przynajmniej ja tak uważam. Nieźle. No tak mi się właśnie wydaje, że z tych elitarnych pakietów można wytropić nawet silnik jakiś tam elitarny. No ale, kurde, tak naprawdę czy części profesjonalne dawały do tych samochodów już taki wielki, większy power w stosunku do stokowego samochodu, to po tym tuningu profesjonalnym już właściwie nie ma sensu lepiej ulepszać tego wozu, bo to są minimalne jak dla mnie różnice. O, zarzuciło trochę dupę. Minimalne, naprawdę. Nie są jakieś ogromne i przynajmniej ja tego tak nie odczuwam wielce. Oczywiście ta prędkość maksymalna w jakimś tam stopniu wzrasta. Jestem też ciekawy, jaka prędkość maksymalna będzie w Bugatti Veyronie, gdy go sobie stuninguję na maksa, nawet tymi częściami Ultra. Zobaczcie, że odchodzi mi troszeczkę Cinque tutaj na prostej. Znaczy na trochę zakrętu było, ale troszeczkę mi odeszła. Widzieliście to chyba, nie? W pewnym momencie tak. Może miałem gorszą prędkość wyjściową, ale ogólnie poszło lepiej. Nie wiem, jakieś power-upy? Jak chcecie. Katapulta chyba najlepiej tu działa. Zresztą mam ulepszoną w tym aucie. What the fuck, co on robi? Będzie ramował czy nie? Ja będę nitro używał. Oh yeah! Ready, pod czwórką. Kurde, ale dziwnie się gra. Okej, okay. I katapulta, trójka? Trójka. No to jedziemy. Boże, jak ze starych dobrych czasów. Znaczy, czy dobrych? Kiedyś się w ogóle w ordę głupio grało. Lagi były jak cholera. Zobaczcie, rozwalę go! Yeah! Dziwnie. Pamiętam, jak właśnie grałem na klawiaturze, mnie wkurzało, bo miałem tu Elisa, on tak zajebiście skręcał. I robiłem na zakrętach takie schodki, bo nie dało się zrobić na przykład pół skrętu albo puścić troszeczkę gazu, żeby ten samochód inaczej się prowadził. Tylko można było właśnie albo cały skręt, klikając strzałkę na klawiaturze, na kierownicy, na klawiaturze. Albo po prostu się jechało głupio. Jestem ciekawy tak na marginesie, bo Ward obsługuje kierownicę Logitecha G25 i G27. Jestem ciekawy, czy jest taki wariat, który gra w tę grę na klawiaturze, na kierownicy, sorry. Bez kitu. No, może to ma sens na dragu, gdzie trzeba zmieniać biegi. Ale czy to rzeczywiście działa? No w wyścigach sobie nie wyobrażam grać na kierownicy w tę grę. Jak tu trzeba w kilku chwilach skręcać maksymalnie w lewo i maksymalnie w prawo. To chyba trzeba być, nie wiem... nie, jakimś karateką, żeby tak szybko zmieniać. Mniejsza. Dobra, tutaj mamy ciulowe części, więc wsadzamy wszystko co mam. Prowadzenie się z pieprza. Ale to nic. Dobra, przykładnia Ultra. Nie wiem, czy miałem tam lepszą, czy gorszą. Zawieszenie Mediona, weźmy sobie. I tak miałem lepszego. I hamulce elitarne jakieś, nie wiem, czy mam 16-tki. Wbijamy. I opony mamy lepsze tutaj. Hops. No i być może uda się podnieść do 900 statystyki częściami elitarnymi. To by było ciekawe mieć Veyrona z takimi statystykami, bo Veyron ma ogólnie najwyższe statystyki w grze. Ale moi drodzy, to są tylko statystyki, pamiętamy, prawda? Zobaczcie, że po włożeniu niektórych części prowadzenie mi zmalało, a po włożeniu następnych troszeczkę wzrosło. No ale dobra, chodźmy sobie w takim razie do miejsca, gdzie będziemy testować prędkość maksymalną.
No teraz dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, więc ja myślę, że też będę do niego zaglądał częściej i patrzył, o co tutaj chodzi. Na pewno jest ciekawie, no. Tym bardziej, że osoby, które śledziły przez cały czas trwania, nie wiem, zabawy w tej grze, przez cały czas życia tej gry, śledziły każdy update jak ja i każdy dodany samochód jak ja. I dla mnie to jest bardzo ciekawe właśnie, co się teraz wydarzy. Dla niektórych może to być smutne, że już może nie będziemy mogli pograć w Worda i tak dalej. No 416, tak naprawdę nie jest to najwyższa prędkość maksymalna. Wow, co się działo? Ej, nie mogłem opanować tego samochodu, on zaczął pływać po tej drodze. 416 km na godzinę prędkość maksymalna. To nie jest dużo, widziałem Bugatti Veyrona na częściach Ultra, który jechał 420 km na godzinę. Więc to jest absolutnie standardowa prędkość, ale przetestujmy sobie teraz, ile Bugatti Veyron pojedzie bez nitra. Ja w ogóle na tych częściach Ultra, na tych, które miałem przed chwilą, jechałem maksymalnie 410 jakoś tak, nie, sorry, 370 km na godzinę, jakie 400. Czy ja się rozpędzę w ogóle do 370? O, zobaczcie, jak rzuca tupę, ale masakra. Jak się ten Veyron zmienił. Naprawdę. To jest masakra jakaś. On tak nie jeździł. On naprawdę tak nie jeździł. Ja go nie zarzucało tak na tych zakrętach. On troszeczkę go tak zarzucało, ale nie driftował aż tak przy tych dużych prędkościach. To jest ciekawe. To jest ciekawe, jak te części właśnie ultra wpływają na samochód. Nie wiem, czy to dlatego. Czy nie dlatego. Musiałbym dłużej pograć. Ale 382 km na godzinę, moi drodzy, bez nitra. To jest szalona prędkość. Chyba najwyższa z prędkości, jakie są osiągane przez samochody. Też nie wiem, jakby tutaj... Nie wiem, jakby się Leventon też zachował na tych częściach. On ma też cholernie wysoką prędkość maksymalną. Ale... No jest dziwnie z tym prowadzeniem, naprawdę. Jest bardzo smutno, smutno. nie mam innego określenia na to. Jest tragedia. No właśnie, 382 km na godzinę, ale... Przy takiej prędkości samochód dosłownie pływa po tej drodze. Ciężko go ogarnąć. Jest kiepsko, straszne. Trzeba się molochem stabilizować, żeby coś tutaj, wiecie... What the fuck? Coś mi tutaj wyskoczyło, sorry. Także, no, dziwnie z tymi częściami. Bez kitu. Nie wiem, ja to będę musiał jeszcze obadać wszystko. Jeśli będę miał chwilę, to sobie sprawdzę. Napiszcie wasze spostrzeżenia co do właśnie tych części elitarnych. No, ciekawa opcja, ale... Ojej... Popsułem sobie Veyrona. Autentycznie. Boże. To jest masakra. Straszna rzeźnia. Okej, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się. I tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Na razie, pa pa.